Cześć. Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek Dziubek-Dziuban i ze mną jest Paweł Kurczab z vloga Endurofina. Tak jest. Witajcie w Dziubek Bike Show. Tak się właśnie nazywa ten program. Okay. I mówimy tutaj głównie o rowerach. Zajmujemy się szeroko pojętą też turystyką rowerową i sprzętem. I dzisiaj porozmawiamy sobie tak naprawdę o wielu aspektach vlogowania, o wielu aspektach jazdy po górach. Mam nadzieję także o e-bike'ach, które się stały ostatnio takim konikiem, nie? Który gdzieś tam zacząłeś już mocno eksploatować. Tak. I o tym też dużo materiałów robisz. Ale zanim zaczniemy, to pierwszy uruchomimy naszą rozgrzewkę, czyli ja zadaję ci pytania, a ty ile będziesz w stanie w minucie zmieścić odpowiedzi, tyle punktów zdobędziesz, tak? I na końcu będzie taka tabelka z wszystkimi gośćmi, porównamy sobie ile. Okej. Okay. Minuta czy minuta 15 ustawiamy? Minuta. No tak, żeby była tam minuta. Gdzieś. Okej, okay, no to go. Go. Najlepsza rowerowa marka to? Specialized. Mieć czy być? Mieć i być. Okay. Da się. Dobrze. Najlepsza rowerowa destynacja, miejsce, gdzie warto pojechać? Sospel. Ile bierzesz na klatę? Teraz to nie wiem, 90, 100. 100. Okej, okay. Dobra. Miejscówka, do której już nigdy nie pojedziesz? Nie ma takiej. Okej. Okay. 29 czy 27,5? 29. Dokąd nocą tu ptajesz? Do ogrodu. Okej. Okay. Czy Polska to dobry kraj do uprawiania enduro MTB? Tak, zdecydowanie. Okej. Okay. Największe rowerowe marzenie to? Szkocja. Rowerowo? Tak. Okej. Okay. Ile miesięcznie wydajesz na pasję? Dużo. Dużo? No to generalnie mi się skończyły pytania, ale 10. To się też skończyło. 10, super. Super. Że nawet nie wiedziałem, ile ja wydaję na pasję. Nie liczyłem, ja tego w ogóle nie liczę. Okej. Okay. Absolutnie. Czyli po prostu jest to, znaczy, nie ma dla ciebie jakichś takich, bo w sumie to jest dobry temat. Nie. To, jak na to patrzysz? Ja na to patrzę tak, że jeżeli, na przykład przykładowo, byliśmy ostatnio w Sudetach, mhm. No i zapomniałem rękawiczek. Ja za bardzo się nie rozkminiam na tym, tylko ja do sklepu kupuję rękawiczki. Okay. Nie wiem, strzel mi opona, ja do sklepu kupuję oponę, więc ja tego nie liczę, tylko po prostu, wiesz, uzupełniam, że tak powiem, nie? Także na paliwo, na to, no nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, musiałbym to policzyć, chociaż może lepiej tego nie liczyć. No właśnie, no. Ale jak to mówią pasjonaci najczęściej, że nie oszczędzają na pasji, tylko jakby chcą... Znaczy to nie ma co oszczędzać, taką... Ja kiedyś byłem osobą, która oszczędzała na rowerach, no i wychodziło zawsze dwa razy, no półtora raza drożej, bo trzeba było sprzedać to, co się kupiło słabego, no i wymienić i tak na dobre. Okay. Także... A z czego to wynikało? W sensie, skąd to nie, wiesz co, no bo wydawało mi się, że można coś zrobić tanio i dobrze, no nie da się tak zrobić, niestety. No widzisz, no to jest w ogóle ciekawy temat. W przypadku rowerów na pewno nie. Znaczy, może i by się dało, może jakieś używki, ale wiesz, ja jestem, no szczególnie teraz w przypadku elektryków, no używki to w ogóle nie wchodzą, dla mnie przynajmniej nie wchodzą w rachubę, nie? Chyba już na pewno z jakiegoś tam, wiesz, niewiadomego źródła, nie? Jasne. Wiadomo, jak te rowery są używane. A to właśnie, bo mówisz tutaj o twoich początkach tak naprawdę, kiedy to... Ale to były początki enduro, bo enduro. Moje początki to były w ogóle, wiesz, 97 rok, jak za dostanie się do liceum dostałem pierwszego górala, Autor Detroit, sztywny przód tył i wtedy pamiętam pierwszy trip na równicę z Pszczyny, bo ja mieszkałem z Pszczyny, ale to wtedy w ogóle zostawmy te czasy. Pierwsze takie enduro, styczność z enduro i to był rok 2011, to pamiętam, kupiłem sobie pierwszego fulla, właśnie Cannondale'a Jekylla, używanego. Wtedy to był pierwszy full w ogóle i wtedy się zajarałem w ogóle enduro i tak dalej. No i... To właśnie. No i jak wtedy, dla ciebie czym było wtedy enduro? W sensie... Dla mnie zawsze było, dla mnie do tej pory jest jedną rzeczą enduro. Dla mnie enduro jest... Enduro powstało w ogóle od endurance, od wytrzymałości. I to nie jest dla mnie tylko, wiesz, teraz się, w ogóle widzisz, w końcu mogę światu o tym powiedzieć. No i właśnie, i o to dla mnie zawsze, wiesz, ja w ogóle pamiętam na samym początku byłem przeciwny ścieżkom, bo dla mnie jazda po szlaku, ja muszę się odnaleźć w każdych warunkach. Ja muszę wiedzieć, jak jest ścianka, to muszę mnie zjechać i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem długi czas jeszcze, jak wiesz, nie byłem Enduro Trace, tylko stary zielony był zielony i tak dalej. Tam były te ścieżki, były faktycznie kopane tam przez lokalesów.
to ja tam bardzo niechętnie jeździłem. Teraz się to troszkę zmieniło, ponieważ ścieżki wykorzystuję do warsztatu, które mi się przydaje na szlak. Czyli wiesz, jadę jakąś ściankę i potem jadę na szlaku, wiem, że okej, okay, zakręty otwarte, można poćwiczyć, bardzo można to fajnie zrobić, aczkolwiek dla mnie to nie jest enduro. Dla mnie enduro to jest eksploracja, nawet nie eksploracja, ale jazda po szlakach i to jest, wiesz, plecak, zaplanowanie całego dnia przede wszystkim, zmierzenie się, wiesz, z pogodą, z własnymi wytrzymałościami, z siłą, ćwiczenie kondycji przede wszystkim, bo teraz, wiesz, wiele osób kończy na bike barze, nie? Albo wiesz, przyjeżdża z daleka, wyjeżdża raz, twisterek i bike bar, nie? Tak. I to też jest enduro w dzisiejszej tam nomenklatury. A dla mnie to jest właśnie, no generalnie dzikie szlaki, eksploracja i jazda po górach przede wszystkim, nie? No właśnie, bo ty tak naprawdę swój vlog opierasz właśnie o to, czyli jeździsz po górach, pokazujesz ludziom naprawdę mega miejsca, które tak naprawdę ciężko w dobie dzisiejszych właśnie ścieżek nawet się przebić. Wiesz co, tak, dokładnie, a paradoksalnie one są pod nosem. To nie jest tak, że one są gdzieś, wiesz, daleko, wiesz, za górami, za lasami, tylko ja w większości w moim vlogu pokazuję nasze polskie szlaki. Oczywiście, że wiesz, chcę jechać do Szkocji, chcę przyjechać, wrócić do Sospel i tak dalej, ale wiesz, tak jak jest cała seria żywieckiego sztosu, to są po prostu genialne szlaki, to są po prostu szlaki, no petarda, nie? Gdzie Enduro Trace, czy tam, wiesz, inne, no, wiesz, pewnie, że ukopiesz fajnie, sztucznie lepszą ścieżkę, tylko, że zawsze, wiesz, no, zjeżdżasz pod bike bar, wyjeżdżasz, jest kupa ludzi i tak dalej, a tutaj jest, wiesz. Tak. No i też wydaje mi się, że nawet w dzisiejszych czasach już enduro to jest też jazda po bike parkach, nie? W sensie tak, górę, już też to wchodzi, tak, dokładnie. I poza tym mnie to też bardzo irytuje, znaczy irytuje, tego nie przeskoczę, bo to tak, wiesz, ta granica w ogóle, jeśli chodzi o rowery, o budowę roweru, na pewno też to zauważyłeś, że to jest tak wszystko przesuwane w stronę, wiesz, jak wziął rower enduro z tego roku, to nawet zjazdówki z 15-16 roku nie miały takiej geometrii, nie? I wszystko jest po prostu, wiesz, tak jak na przykład powstało nowe lewo, już mi się nie podoba, bo tam jest skrócony tylny trójkąt. Aha. On jest zwrotniejszy na pewno, on w ogóle niżej siedzi, ale na podjazdach, wiesz, przy tej mocy, no po prostu będzie cię wyrywać, nie? Tak. I właśnie dlatego mnie wkurza to, trochę irytuje, że właśnie wszystko idzie w to enduro takie to racingowe. Że nie ma, właśnie dlatego ja lubię lewo, które mam, bo to jest jeszcze takie stare enduro all mountain. On zjedzie, podjedzie, taki wiesz, rower uniwersalny, nie? Okej, czyli właśnie tego szukasz w rowerach, jeżeli, tego. Żeby było i dobre na podjazd i... Tak, dla mnie podjazd jest równie ważny, tym bardziej przy elektryku, ponieważ jeszcze poruszę tu jeden temat, a odnośnie bardzo właśnie osób, które podważają. Na przykład ostatnio jechaliśmy z Litką przez Worek Raczański i wiesz, no tam zrobiliśmy 2-300 przewyższenia i tam 60 km. I wiesz, oczywiście komentarze, że ja tyle robię i tak dalej, tylko wiesz, ja jeździłem, zanim kupiłem elektryka, 20 lat jeździłem po górach i ja robiłem jeszcze większe przewyższenia, z tym, że z tego 1000 metrów trzeba odliczyć na podchodzenie, bo są faktycznie kiepy, gdzie nie podjedziesz, nie ma szans, wiesz, teren i tak dalej. A tu było 2300 metrów, no może z tych 2300, może 100 metrów trzeba by urwać na podejście, ale reszta to była cały czas jazda, nie? I to właśnie, to jest fajne w tych elektrykach właśnie, że one to wszystko upłynniają. Chciałem cię zapytać o ten przełom właściwie dość konkretny, którym było przejście na elektryka. A to muszę się też cofnąć wstecz, do mojego pierwszego fulla. Wiesz co, ja kiedyś byłem takim czystym betonem, właśnie takim, wiesz, jeżdżę na tym, co jest, wszystko, co nowe, to złe i tak dalej. I pierwsze właśnie takie zdarzenie, które gdzieś tam mi coś ruszyło, to był full. Bo ja właśnie, wiesz, jeżdżąc na sztywniaku, w ogóle wtedy ważyłem, nieważne, bardzo dużo, w ogóle, wiesz, się zapuściłem i praktycznie nie mając kondycji na podjazdy, wiesz, nie mając zjeżdżać, twierdziłem, że fule to jest strata energii, wiesz, łożyska, że to konserwacja i tak dalej. Dopóki pamiętam, byłem w Rabce i kolega mi się dał przejechać na Santa Cruz. Normalnie kupi sobie fula i mówi, przejedź się. Ja się przejechałem dosłownie 500 metrów na tym rowerze i to było bodajże w październiku, w grudniu już miałem właśnie nowego fula. Bo stwierdziłem, że to w ogóle to jest przestrzał, to jest kosmos w jeździe, w ogóle na podjazdach, wtedy nawet nie zjeżdżałem, tylko podjeżdżałem. I to był właśnie taki pierwszy przeskok, że właśnie no nie warto siedzieć w tej puszce takiej swojej, wiesz, że warto wykraczać na coś innego. Drugie właśnie przejście takie to było z 26 na 29, też na forum, na Enduro Trophy, na MTB jeszcze wtedy, wiesz, to nie skręca, jak to wygląda, wiesz, ta gadka, wiesz, też parę takich komentarzy zostawiłem, złamałem wtedy nogę, pamiętam, musiałem się pozbyć rowera Nomada, pamiętam, wtedy na sezon,
No bo po prostu, wiesz, straciłem sezon przez nogę, stwierdziłem, dobra, czas sprzedać i trzeba kupić coś nowego. No i wtedy takie było, no kurczę, już nawet Maxis, pamiętam, wycofał opony 26 cali, no to 27,5 bez sensu. Dobra, 29. I wtedy kupiłem S-Works Enduro. No i to było dla mnie takie, no, genialny rower. Naprawdę, to była w ogóle Enduro 29 ze Speca. To była pierwsza, moim zdaniem, sensowna 29 cali endurówka. I zresztą, moim zdaniem, zresztą do tej pory jest. I następny przełom to był, jak roztrzaskałem obojczyk cały. Wtedy pół roku mnie nie było. Kojarzę ten film. No, także roztrzaskałem obojczyk, sprzedałem rower. No i tak w sumie, wiesz, pół roku siedziałem, śledziłem rynek, tam te elektryki, tak mi już coś... Aha, bo to w ogóle na pierwszym elektryku jechałem u Wojtka Koniszewskiego z Total Bikes w finale Ligure, tam się troszkę przejechałem, więc myślę, ja się kręcę, no super, nie? I na tym urlopie, znaczy na urlopie, na tym L4, tak się zacząłem interesować tematem, wiesz, tam jeździłem po różnych salonach, patrzyłem jakieś silniki i tak dalej. Tylko cały czas mi brakowało baterii, zasięgu, bo mi nie zależy, żeby, wiesz, 5 razy wyjechać na Magórkę Wilkowicką, czy tam Enduro Trace, bo już teraz Magórka Wilkowicka nie istnieje, niestety. O. No, zamknęli. Tam coś się nie dogadali już absolutnie i bokser powiedział koniec. Ale to inny temat. No. To ciekawe. Ale może poruszymy, bo to w sumie jest ciekawe dla ludzi, którzy oglądają, wiesz, może nie wiedzą w ogóle, że tam coś takiego się... Tak, tam w sensie jest... nie można już teraz jeździć na tych wilczych ścieżkach? Nie, wilcze ścieżki już przestały istnieć, oficjalnie. Ale one kiedykolwiek były oficjalne? Próbowali, mieli aspiracje, żeby były oficjalne. Okay. Mieli, ale tam było... Generalnie Magórka Wilkowicka jest podzielona, ja nie pamiętam, ale tam jest... kilkadziesiąt, o ile nie sto, ileś działek i właścicieli gruntów, z czego połowa nie żyje. To słyszałem, tak. To właśnie był mega problem z działkami, tak. Właśnie o tym, że w sensie, że to nigdy nie, że to było takie przyzwolenie na jeżdżenie. Ale nie, oni mieli, bo gmina bardzo tylko tak jak mówię, ja przepraszam wszystkich, jeśli mówię coś nie tak, to niech w komentarzach albo boksy, albo ktoś niech się odezwie. Okay. Z tego, co według mojej wiedzy, tam było zawsze kilku właścicieli, którzy mieli bardzo duży ból z tym, że tam ktoś jeździ. Z drugiej strony, wstawiając się w właścicieli, wiesz, masz domek w pięknym miejscu, no i nagle, wiesz, ci tam jeżdżą. Okej, no ale moim zdaniem dało się to jakoś tam wypośrodkować, nie? Jak gdybym miał tam działkę, to pierwsze co, to kupuję food trucka na dole albo gruchówę i sprzedaję, nie? Jest, wiesz, tyle, nie? No, ale wracając do właśnie tego, jak przeszedłem na elektryka, brakowało mi zasięgu, bo wszystko było 500-ki i właśnie wszedł spec, pamiętam, w tym kolorze, w ogóle ja się w tym moim kumalowaniu zakochałem, 700-ka bateria, no i to mi już pozwoliło, to już byłem pewny praktycznie rzecz biorąc, on wszedł w październiku bodajże, no i w marcu go już tam odbierałem, nie? No i powiem ci, odkąd jeżdżę na elektryku, ani razu nie poczułem jakiejś tam tęsknoty za zwykłym analogiem w górach. Nie powiem, bo wiesz, brakowało mi takiego roweru po robocie, gdzieś tam po wokół domu pojeździć, to okej, okay, do tego mam gravela, ale jeśli chodzi o górską jazdę, no moim zdaniem elektryk to jest, no to jest to, co trzeba, tak? Ponieważ no nie podjedziesz wszystkich podjazdów w górach. Tak jak właśnie mówiłem ci o worku raczańskim, tam są naprawdę strome podjazdy i no nie ma szans tego. Znaczy, wiesz, pewnie są osoby, które to podjeżdżają, zawsze tak jest, tak? Jak weźmiesz tam tych zawodników czy kogoś, no to oni, wiesz, z kopyta to pojadą, ale dla zwykłych takich jak my, czyli którzy sobie gdzieś tam coś jeżdżą, to jest genialna sprawa. Dobra, to teraz tak, zchallenguję twoją tezę, bo mówisz, że to jest właśnie rower, który pozwala ci na dużo dalszy zasięg, oczywiście, tak? Nie, zasięg ten sam. Znaczy dobra, no okej, skończ tezę, a ja potem pytanie. I łatwiej jest, czy tak jakby dajemy radę podjeżdżać więcej, tak? Tak. No a jak jakby ustosunkujesz się do tego, że ludzie mówią, że to jest taki trochę... Że na rowerze to trzeba się zmęczyć. Nie, znaczy, jeżeli ktoś uważa, że on ma leżeć plackiem potem przez 3 dni po rowerze, no to tak, jeśli on ma być zmęczony, jeżeli na przykład, ja widzę na przykład jak, bo na Enduro Trace jeżdżę bardzo często na Kozią Górkę po pracy w tygodniu, jeżeli ja widzę, że ktoś podprowadza pod Kozią Górkę i to jest, nie wiem, jego, no, jest zajechany, no to wiesz, wiem, że to przeważnie takie, bo to bym się zapędził, że to tylko takie osoby mówią. Generalnie o elektrykach złą opinię mają osoby, które nie jeździły na elektryku, które nie mają o tym bladego pojęcia, które może jeździły na jakimś, wiesz, słabym elektryku, w sensie słabym takim, że
takim elektryku motorze, nie, bo to jest, powiem Ci, tych niuansów w tych napędach jest tyle, że to jest ciężko tak powiedzieć w jakimś tam w kilku zdaniach. Natomiast ktoś, kto siadł na elektryka, zresztą przykładem jest Litka, która, ona była takim sceptykiem, wiesz, przymrużeniem oka, ale generalnie dobrze podjeżdżała i jeździła, no i wiesz, pojechała raz na elektryku, no i wiesz, kupiła swoje lewo w tym roku, nie? Dlatego co do tego właśnie zasięgu, co do tego zmęczenia, ja jestem tak samo zajechany po elektryku, jak po zwykłym rowerze, bo tak jak powiedziałem wcześniej, robiąc 2-300 przewyższenia, jadąc na analogu po górach, ja nie mówię po ścieżkach, bo jeżeli ktoś wybierze szutry, okej, okay, przejedzie to, tylko że wtedy prawdopodobnie musiałby dystansu zrobić ze 100 więcej kilometrów. Natomiast chcąc jechać po górach, jesteś tak samo zajechany, bo ty musisz tam dać moc, a wszystko przejeżdżasz, nie podprowadzasz, po prostu jedziesz. Okej, czyli uważasz, że to nie jest tak, taki mit, który panuje gdzieś tam jeszcze. Może on już jest coraz mniej, nie, ale jest jednak... jest podsycany niepotrzebnie przez wiele osób takich, które mnie... No nieważne, jest podsycany taki mit właśnie. Bo wiesz, chodzi mi o taki aspekt, że ludzie jakby hejtują elektryki za to, że jakby... No, że się nie zjedzie za darmo, tak? Tak, że to jest taki cheating, że to jest taki właśnie... Nie. No i jeszcze jedna rzecz, waga, nie? Bo to mnie zastanawia, bo jednak elektryki mają troszeczkę więcej. I wiesz, jak to u ciebie... Jak to w moim przypadku to jest, wiesz, ja jestem, no prawie 100 kilo ważę, tak? Także może mi jest trochę łatwiej, no ale jest Litka, która waży 56 kilo i ma identyczny rower jak ja. Może troszkę lżejszy, ale to tam będzie kilo może. Ta masa jest w takim miejscu, że dobry elektryk nie powinieneś tego odczuć. Jedne co ja miałem, jak wsiadłem na elektryka, bo ja wtedy tak się złożyło, że odebrałem go i pojechałem do finale Ligure. Po prostu mnie ściągało na dół. Ja po prostu, wiesz, do zakrętu wchodzisz troszkę wcześniej. Troszkę przyhamowujesz tą prędkość, którą na analogu troszkę później wytracasz, musisz troszkę wcześniej. Natomiast w bandach ten rower zupełnie, to zawieszenie jest dociążone i on po prostu... On pracuje inaczej. Ja tego nie jestem w stanie, wiesz, ja nie jestem profesjonalistą, ani jakimś tam, wiesz, nauczycielem techniki jazdy, ale moim zdaniem tą masę da się wykorzystać in plus. Szczególnie w przypadku lekkich osób, tak jak wiesz, bo 56 kilo, wiesz, no amortyzacja jest zrobiona tak, żeby i 50-kilowy ktoś pojechał i 120-kilowy, tak. Nie? Także, wiesz, jak ktoś waży 50 parę, 60 kilo, dołożąc 20 kilo, to zawieszenie działa po prostu perfekcyjnie, nie? I jeśli chodzi o zjazdy, ja tutaj, no powiem Ci, robię na enduro trailsach, gości na analogach i nie ma z tym najmniejszego problemu, nie? Okej, okay, super. No to fajnie, że jakby pokazujesz też te zalety elektryków i takie obalanie mitów, no bo jednak tych mitów się troszeczkę... Tylko, że to jest walka z wiatrakami, nie? To jest walka z wiatrakami. Mówisz, że się ktoś, nie zmienia to? Nie, znaczy troszkę się zmienia, ale ktoś, kto nie wsiadł na elektryka, ktoś to tak zaproszenie, wiesz, pierdzieli, bo tak słyszał, bo tak mu się wydaje, bo to przeważnie się ludziom wydaje, że to jest, wiesz, no bo masz prąd, no to przecież jak ja to podjeżdżam, jestem zajechany, no to masz chociażby, wiesz, tam kilka watów, no to już nie będziesz zajechany. To nie jest, to jest guzik prawda. Podjeżdżasz szybciej, sprawniej i no i też jesteś zmęczony, tym bardziej, wiesz, no dlatego powiedziałem, że spec na chwilę obecną, kręcimy to w 2021 roku, ma najlepsze rowery, jeśli chodzi, ja mówię oczywiście o e-bike'ach, właśnie ze względu na regulację silnika. Tam ustawiasz wszystkie te parametry i mam na przykład eko zrobione na 15%. To jest takie, wiesz, no masa roweru plus coś tam, mały plusik ci pomaga, nie? Ale generalnie jest to minimalne wspomaganie, no. Maksa mamy na 60, także to nie jest tak, że wiesz. Czyli właśnie, bo to powiedz mi troszeczkę o tym, jak ty jeździsz, w sensie raczej, żeby to było delikatne wspomaganie twojej jazdy, czy na przykład chcesz wyciskać z tego roweru, bo wiesz, ja rozmawiałem z Darkiem Budniewskim, którego pozdrawiamy. Darek ma 180 stopni inną filozofię jeżdżenia. No właśnie, i on ma dopierniczyć tak. Jak najwięcej jakby tak zwanych lapsów zrobić. Tak. I jak najkrótszym czasie mamy się jakby tak. Wyjeździć. Ileś powtórzeń. Ja Darka też go serdecznie pozdrawiam, również Cię Darku. On ma absolutnie odwrotną filozofię jeżdżenia. Dla mnie, tak jak Ci mówię, dla mnie bateria 700 otworzyło się, wiesz, 60-70 km plus na tripie i 2500 przewyższenia. Ja, jak jest tylko płasko, to ja wyłączam w ogóle wspomaganie. Jadę w ogóle bez, żeby właśnie oszczędzić to. To nie jest tak, że wiesz, że tam myślisz nad tym, wiesz, a to teraz oszczędzę, teraz dołożę i tak dalej. Nie. To jest, powiem Ci tak, w elektryku manetki z, no,
jakby przepustnicy, nie wiem jak to nazwać, to wiesz, manetki z silnika używasz jak przedniej przerzutki. Ja tego tak używam. Okay. Po prostu. Albo jak inne, analogicznie, wiesz, jakieś innej przerzutki. Mhm. Jak mam trawersik, to wyłączam, jak jest lekko, to włączam i tak dalej, nie? Mhm. A jak jadę na Enduro Trace po pracy, no to z turbo nie schodzę, nie? I okay. Wiesz, Magórka Wilkowicka, czy tam Enduro Trace, wiesz, 1,5 godziny, 4 razy i do domu, nie? Okay. Tak jak Darek, o. Super, super. No fajnie, że masz jakby takie tak. Różne spojrzenie na to i ten. I teraz chciałem przejść do polskich szlaków. Tak, to mogę się powiedzieć bardzo szeroko. Bo ty bardzo dużo tak. Naprawdę masz zjeżdżone, można śmiało powiedzieć, że Beskidy to znasz tak, nowy lot. Znam. Wycieczka. Ktoś sobie myśli, kurde, no pogląda twoje filmy, fajnie, chciałbym to zrobić. Na co zwrócić uwagę, jak chcemy taką wycieczkę sobie na co zwrócić uwagę? No przede wszystkim, żeby nie wjechać w park narodowy, to pierwsza sprawa, bo w Polsce parki narodowe bardzo są mocno strzeżone i można zapłacić, mówiąc po słowacku, pokutę. A na co zwrócić uwagę? Żeby podjazd był szutrem, a zjazd, patrząc na mapę, zjazd musi być szutrem, czyli drogą utwardzoną, a zjazd linią jak najbardziej kropkowaną. Nawet nie długo kropkowaną, tylko kropkowaną. I wtedy mamy dużą szansę na powodzenie tripa. Dobra, bo tak w skrócie. Tu właśnie chciałem się przyczepić, bo gdzieś tam też lubię, bardziej wolę właśnie góry i tripy robić niż takie tylko jeżdżenie po bikeparkach i ścieżkach. Dlatego często napotykam się na, szczególnie tutaj niedaleko w Beskidzie Niskim, na bardzo dużą dewastację tych szlaków. I ale mówisz dewastację, ale przez zwózkę mówisz. Tak, najczęściej z wózka. Wiesz co, tego nie pominiemy, ale powiem ci, bo to ma... znaczy tam zasadność tej zwózki to jest już w ogóle inna sprawa, ale tego, no co zrobisz? No nie zaorasz tego, nie zagrabisz. No po prostu trzeba szukać innych szlaków. Natomiast jedno, co jest pocieszające, ja to widzę w Beskidzie Żywieckim, tam były zwózki, to ostre zwózki. I teraz to wszystko już się zaczyna, wiesz, pozwozili, tam wiesz, już są młodniki, już to wszystko zaczyna zarastać. Oczywiście, że to są lata, ale wiesz, to nie jest też tak, że jest zwózka i to już tam będzie, wiesz, na zawsze. A poza tym, no, szlaków jest naprawdę tyle, że to się po prostu, no da się to ominąć. A na samą dewastację, znaczy z drugiej strony, jak prowadzą już zwózkę, no mogliby to zrobić osobno jakoś, tak? Na pewno da się inną drogę wytyczyć, gdzieś obok szlaku, wiesz, żeby mieć, no wydaje mi się, że dałoby się to zrobić, no ale to już nie ma mocnych na to chyba. A jak tak patrzysz na te swoje lata w Enduro MTB, to widzisz jakby, że ta tendencja jest ku gorszemu czy ku lepszemu? Nie, ona jest cały czas taka sama. Ja pamiętam, że jeśli chodzi o zwózkę, tak? No ogólnie mówię tak, najczęściej to jest zwózka, ale o jakość tych szlaków, ja o ich przyjezdność, tak, nie, właśnie to jest, wiesz. Powiem ci, to jest właśnie tak płynne. Ja pamiętam, jak moja pierwsza wycieczka w życiu na Baranią Górę, ja w ogóle nie wiedziałem, co to za góra i że jest wysoko i tak dalej. To była chyba trzecia wycieczka, to byłem w 98 roku. Ja na Baranią Górę wjeżdżałem, tam był gęsty las. Może nie kojarzy, nie wiem, czy kojarzysz Baranią Górę. Może nie, nieważne. To musisz się wybrać bezwzględnie. I tam jest kultowy niebieski szlak zjazdowy. I to jest, znaczy, no, oczywiście tam nie wolno jeździć, bo tam jest rezerwat, ale można się przejść i zobaczyć, jakby tam można było zjechać. I to ja tam pamiętam, że ja tam zjeżdżałem, to tam było, no tak jakbyś jechał tu, po tym klepisku. A z lata, z roku na rok wypłukiwało i zrobił się lepszy szlak. Natomiast, tak jak wiesz, inne szlaki znowu, wiesz, poszła z wózka i to jest tak, wszystko się, kurczę, przeplata. Czerwony do Buczkowic kultowy, nie wiem, czy jechałeś? Jasne. No, on jest z sezonu na sezon, moim zdaniem, trudniejszy, co akurat dla mnie jest plus. No także, to jest po prostu takie mega, mega płynne i na pewno nie można powiedzieć tak, że polskie góry są zaorane i nie ma gdzie jeździć, bo jest naprawdę gdzie jeździć, tylko po prostu trzeba ruszyć palec i po mapie po prostu pojeździć i poszukać. I to jeszcze, widzisz, to jeszcze nawiążę do elektryka. Tu naprawdę elektryk pomaga, bo no ja po prostu, wiesz, dla mnie zrobić gdzieś tam 500 metrów po jakimś szuterkiem podjazdu, to jest, wiesz, mniej męczące i po prostu sobie, wiesz, sprawdzam szlaki, jak wyglądają. Okay. Nie? I tak także naprawdę jest gdzie jeździć. O, nasze ostatni trip w Góry Bialskie. Tak samo, to żeśmy po prostu przelecieli
wiesz, takie, to były takie dwa szlaki absolutnie z dupy gdzieś, wiesz, donikąd, gdzie to są takie szlaki, wiesz, gdzie parkujesz na dole, wychodzisz, schodzisz, nie? No a na elektryku po prostu, wiesz, zjeżdżasz, wyjeżdżasz. No i dwa genialne szlaki żeśmy odkryli, nie? Super, właśnie jak ty podchodzisz tylko na zasadzie mam bardzo duże doświadczenie, jeździłem i wiem, gdzie pojechać, czy na przykład masz jakieś, nie wiem, forum, grupę, gdzie sprawdzasz sobie swoje... Nie, ja z forum całkowicie odszedłem, znaczy wrzucam swoje filmy, ale z forum odszedłem, bo wiesz co, i to nie jest wina forum, to jest po prostu, wiesz, to jest tak, jakbym się ciebie zapytał, wolisz blondynki czy brunetki, wiesz o co chodzi, i teraz no wolę blondynki, aha, no to blondynki nie ma, tak, wiesz, po prostu musisz pojechać, musisz sprawdzić, musisz samemu, bo wiesz, coś pasuje jednemu, coś nie pasuje drugiemu, dla jednego jest za trudno, ty stwierdzisz, a tu przecież nic nie ma i tak dalej. Także często się spotkałem z takimi przypadkami, no i po prostu olałem porady innych, po prostu sprawdzam sam. Czyli chodzi ci o to, że, no, bo ty też opisywałeś na forum na przykład swoje doświadczenia i ktoś, i na przykład wiązywała się z tego jakaś tam burza, czy wiesz czy co, przeważnie na forum akurat tak jakoś się trafiało w gusta, że tak powiem, wiesz, ale ja nikomu nie miał za złe, jakby ktoś powiedział na przykład, że tam niebieski z baranin czy czerwony dobuczkowicz jest bez sensu, nie? Także wiesz, niech sobie każdy robi co chce, nie? Jasne. A to mówisz o forum jakimś konkretnym, czy...? No na Enduro Trophy. A, Enduro Trophy, no bo to tak. Jest takie... Już dla nowych osób, które dopiero w to wchodzą, chyba niezbyt znane, nie? To forum. Tak? A to nawet nie wiem, bo ja w ogóle kurczę... Bo ty jesteś od Enduro Trophy, no to jak to jeszcze niektórzy, MTB, tak. Jak jeszcze niektórzy nie pamiętają, to był cykl zawodu, więc... Tak, tak. Więc, ale nowe osoby na pewno tego nie będą... A tu widzisz, to też jest jeszcze kolejny temat, widzisz, jak już teraz ty go poruszyłeś. Co mnie a propos zawodów, akurat jesteś odpowiednią osobą do tego, bo organizujesz, brakuje mi cyklu zawodu. Ja pamiętam, że brałem udział w Enduro Trophy i to było fajne, wiesz, w jednych mogłeś nie wziąć udziału, były brane trzy najlepsze, wiesz, zawsze mogłeś mieć słabszy dzień i tak dalej, wiesz, ja rozumiem, że zorganizowanie zawodów to nie jest takie pstryk, ale także to mi się właśnie wtedy podobało właśnie, że był ten cykl zawodów i wiesz, była kategoria generalna i tak dalej, znaczy ta, wiesz, klasyfikacja generalna, to mi się wtedy, pamiętam, podobało, no tylko, że wtedy w ogóle nie miałem jeździć, to tam w ogóle zamykałem gdzieś tyły, nie? Chyba każdy z nas to przeszedł, się zacząć od gdzieś tam od tyłu i piąć się delikatnie do góry, Znaczy nie, 36 miejsce chyba zająłem w generalce, to jakoś tak. To był twój top? 36? Czy... Nie, 36 w generalce, ale pamiętam chyba, że w Bieszczadach jak byliśmy, nie wiem czy ty wtedy też byłeś, co było od Międzińskiego. Tak, Enduro MTB Series w Bieszczadach, tak, to tylko nie wiem który rok, 2018 czy 17, bo tam były dwa pod rząd. Wiesz co, ja to było zanim się połamałem, ja tam byłem na specu, to musiał być 18. Bo ja się połamałem w sierpniu, to pewnie byłem wcześniej na tym. Tak, bo w 17... Wtedy co było tak zimno? Nie. To słonecznie to kolejny, to kolejny rok. 18 kolejny musiał być. Tak, tak. To 18. I tam byłem chyba 24. Ja wtedy tak pojechałem, wiesz, tak chcę, żeby po prostu zobaczyć jak tam w tej Polski. I to był dla mnie wielki sukces właśnie, byłem 24. A wtedy byłem jeszcze przed finale Ligure, przed w ogóle obozem szkoleniowym i tak dalej, także... I 24 to jest twoje jakby najwyższe miejsce? Okay, tak, i które mnie w 100% satysfakcjonuje, bo ja, to jest wysoko, ja się nigdy nie wrzucam do jakichś tam topów. Jasne. Zresztą dla mnie w ogóle, wiesz, tak jak Darek jeździ, okej, ja to rozumiem i szanuję, tylko że właśnie wiele osób tak jeździ, tak? Ja, wiesz, ja się lubię zatrzymać, lubię, wiesz, popatrzeć po lesie i tak dalej, nie? Wypić. No, nie piję od półtora roku. O, nie pijesz, o, widzisz, czyli... Herbatkę wypić. Na przykład kawę. Albo kawę, okej. Okay. Tak. Dobra, to jeżeli jesteśmy już przy tych szlakach jeszcze, to o takie sztosy w Polsce. Sztosy. Fajne miejsce. Wiesz co, czekaj, ja ostatnio miałem właśnie, to jest ten właśnie, ale to był za świeży. Pierwszy to jest na pewno Czerwony Buczkowice. To jest dla mnie must have pewnie. Polskich szlaków, które trzeba przejechać. Worek Graczański, tam z Rycerzowej. I Pilsko. Generalnie, wiesz co, to nie można tak, wiesz, ten szlak, taki, wiesz, top topów. Chyba nie mam takiego, po prostu ja lubię, wiesz, w tych górach to, w tych górach to.
Chyba bym tak nie wytypował. Nie odważyłem się tak wytypować jednego szlaku takiego, wiesz. Okay. Top of the top, nie? Że każdy powinien go przejść. Po prostu każdy powinien znaleźć coś pod swoje umiejętności, pod swoje styl jazdy, tak? Dokładnie. I niech sobie zadecydują, ale bo ja powiem ci, kurczę, znaczy coś mi tak, kurde, na pewno jakiś pominąłem, mi się przypomni, jak skończymy kręcić. Może żółty z przechyby. Wiesz, to też nie do końca. On jest troszkę, chociaż w ostatniej części teraz tam zburzyli w ogóle ten cały taki bike parczek mały, tak, te hopy. Była taka ścieżka, no. On jest bardzo fajny, ja go bardzo lubię, ale żeby był taki top, to nie, ale top 3 to tak, o. Czyli może tak. Wolisz taką łupankę mocniejszą? Wolę bardziej, jak są jakieś, coś się dzieje, bo chyba jest fajna, szybka, tylko tam, wiesz, a wolę jak jednak, wiesz, o, na przykład niebieski z barani, nie, którym, no. Można sobie zobaczyć, jakby było fajnie, żeby tam przejechać. To sprawdzę, pieszo. Ale z polskich nie, ale na przykład ze słowackich, no to bym też wrzucił, ja bym to w sumie rejonami wrzucił. Generalnie w Żywcu bym wrzucił Pilsko-Rysianka, całe to pasmo. Mhm. Możecie sobie żywieckie sztosy zobaczyć, tam są wszystkie fajne szlaki. Podlinkuję może coś. Może tak, będzie w opisie, nie wiem, gdzieś to wrzucisz. No. Albo w karcie, to będzie tu. Ty już jesteś doświadczony, wiesz, gdzie pokazywać. A na Słowacji, no to całe Martinskie Hole. To jest generalnie dwa takie, wiesz, to są takie pewniaki, nie? O, widzisz, no to może być ciekawe w ogóle, bo Słowacja dla mnie jeszcze nie jest odkryta i nigdy tam nie jeździłem. No to zapraszam. To myślę, że może być fajna opcja. A teraz przejdźmy do twojego drugiego roweru, czyli do gravela, bo zacząłeś gravelować. A graveling w tym roku to jest zdecydowanie jakiś wow. Jest wysyp, no. Tym bardziej bardzo mnie zdziwiło na przykład te wszystkie ultramaratony, gdzie tam bilety potrafi się 15 minut wyprzedawać w ilości tam 500 sztuk. Mhm. Dlatego cię zapytam, dla kogo? Dla kogo jest ten gravel? Dla kogo jest ten gravel? Dla każdego. Ja powiem ci szczerze, znaczy dla każdego i to jest... Ja bardzo lubię gravela, bo on tak absolutnie cię odmurza. Po prostu wsiadasz, jedziesz, wiesz, myślisz o wszystkim, o niczym. Mhm. Przy okazji, wiesz, pokręcisz, zmęczysz się, to co chyba każdy, kto jeździ na rowerze, o to mu chodzi, żeby się troszkę zmęczyć. Nie abstrahujemy teraz od tego tematu z elektrykiem, że się nie zmęczysz, bo to tak nie jest. Tak jest. A na elektryku też się zmęczysz. I ja zrobiłem też gravela głównie po to, ponieważ na elektryku zacząłem się bardzo rozleniwiać. Czyli coraz częściej na trailu, z traila potem częściej na turbo. I tak powiem ci, podjazdy, które robiłem, zaczęła mi szybciej bateria schodzić. Stwierdziłem, że kurczę, no, trzeba tą łydę zrobić. No i zacząłem jeździć na gravelu. Ja bardzo dużo jeżdżę na gravelu. No i jest efekt. Powiem ci, teraz widzę, plus jeszcze zmieniłem filozofię na elektryku. Faktycznie jeżdżę więcej na eko, jak jest podjazd. To wiesz, nie, że jest ciężko, to wiesz, trail czy tam turbo, drugi, trzeci tryb, tylko po prostu faktycznie walę z łydy, wiesz, żeby jeszcze tą siłę zrobić. Bo na gravelu zrobisz generalnie wytrzymałość, ale siłę to tak... Okay. Powiedzmy, że średnio. A uważasz, że jest grupa osób, dla których gravel nie będzie zbyt dobrym wyborem? A wiesz co, mi się wydaje, ja w ogóle nie szufladkował w ogóle, że dla kogoś jest, dla kogoś nie ma, no bo to... Nie, znaczy gravel to jest w ogóle dla mnie taki uniwersalny rower, naprawdę wiem, że to jest, wiesz, takie slogany i tak dalej, ale to jest naprawdę rower do wszystkiego, bo ja na przykład tym jeżdżę głównie po szosie, bo dla mnie on ma wygodną geometrię, wiesz, karbonowa rama jest bardzo wygodna, plus ta geometria troszkę podniesiona, ale na przykład, wiesz, nie wiem, czasem mam, nie wiem, 3 km na skrót przez las i absolutnie się nie zastanawiam, wiesz, czy mi tam szytka zleci, czy coś i tak dalej, nie? Czyli dlatego nie szosa. Bo dlatego właśnie... nie szosa, tak. Lubię gravelem jeździć po bocznych drogach, ale przez las tak samo, wiesz, ja mieszkam w terenach, gdzie jest bardzo, no jak chyba wszędzie jest dużo lasów, no każdy ma jakiś tam las w okolicy, nie? Jasne. No i po prostu przez ten lasy tam się przecina i nie ma najmniejszego problemu, nie? A w górach też byłem, także da się. Aha, czyli w ogóle patrzysz na ten gravel częściowo jako kondycyjnie, częściowo tak rekreacyjnie, kiedy nie chcesz jakiś tripować ostre, tylko po prostu dokładnie. Sobie skoczyć gdzieś i pojeździć. A druga sprawa jeszcze, to muszę też powiedzieć, bo w sumie to jak dostałem tego gravela, to dopiero odkryłem. Dzięki gravelowi, na przykład jeśli chodzi o jazdę po górach, bo ja jeździłem w Beskidzie Wyspowym dużo, po Śląskim, odkrywasz w ogóle, wiesz, z innej perspektywy góry. To drogi, które zawsze omijałeś, wiesz, a w ogóle, wiesz, odkrywasz milion dojazdówek, szutrówek, wiesz, na jakieś szczyty, o których w ogóle nie miałeś pojęcia, no i z tej strony odkrywasz te góry, także wiesz, i w dodatku, no wiesz, nie musisz się haratać, tarabanić gdzieś tam wysoko w góry, a w sumie jesteś w górach, a jeździsz szutrami, także to jest takie fajne uzupełnienie.
Czy odważyłbyś się wsiąść na gravela i zrobić jakiś trip w górach? No jest, był w zeszłym roku z Mambą. Był gorący, żeśmy przejechali całą pętlę na Turbaczu, pod Turbaczem, ale byliśmy na schronisku na Turbaczu i tak dalej. Był film, ale tam małe spięcie było z Gorczańskim Parkiem Narodowym, musiałem go usunąć niestety i tam, no nieważne. Okay, czy... Mogę ci podesłać na pliwie. Dobra, to fajnie. Czyli mówisz, że da się też gravelem po szlakach pojeździć. Ale przy czym ale nie, ale wiesz, nie, że jedziesz na techniczny zjazd, wiesz, bo pewnie by się da, wiesz, jakiś magaskli by tam to ogarnął, tak. ale jest bardzo dużo szlaków, które na to po prostu pozwalają, nie? Są szutry, gorce są całe praktycznie przejezdy, moim zdaniem, na gravela, także jest bardzo dużo tego. Trzy traski, które robiliśmy, ale to mówię, jak już będą uruchomione, to zapraszam, bo mieliśmy się w sumie wybrać i miałem ci gdzieś poprowadzać, no ale ja nie, jeszcze muszę się zrobić, jasne, muszę jasne. Wrócić do aha, do co tego. Miałeś robione? Co miałeś tu barku? Artroskopię barku miałem. Miałem ten. A to wypadł ci albo coś, czy nie? Zwichnąłem, tak, i miałem obrąbek jakby tak się oderwał i trzeba było go przyciągnąć. Nie, nie widzę tych w ogóle. Ja, nie, no wiesz, nic fajnego, nie polecam, więc generalnie jeździcie ostrożnie. No wiem, ja miałem w 18 częściach chyba mój obojczyk. O jest. Także no też i było. Masz też jakieś śruby tam? Nie, mi oni to w ogóle jakąś taką podstawkę zrobili z podstawką na ramieniu, żeby to się zlało, skręcili i po 3 miesiącach mi to wyciągnęli. Bo jak mi to zostawili, to by mi wytarło. No i jak? Gólnie? No i generalnie polecam szpital w piekarach, jakbyście nie daj Boże nie mieli potrzeby, ale w piekary, powiem ci, generalnie ten bark jest, nie wiem czy go odprężyło, nie wiem co się z nim stało, ale wiem, że tu jest spory, często ludzie mają problem, jak obojczyk mają złamany, bo wiesz, jak jego tu on się źle zrośnie, to masz łopatkę, wszystko wiesz, tu ci źle ten, źle wyciąga, a ja po prostu nawet na siłowni jak ćwiczyłem, to no, ten niezłamany po prostu gdzieś mi tam bolał, a ten po prostu egelancko. Ale do tego pewnie rehabilitacja i tak dalej. Nie. Znaczy miałem mieć, ale no samemu, znaczy zacząłem trenować z powrotem, nie? No. Siłownią się góry. Żelazo. Ja wierzę w żelazo, nie w crossfit. Okej, okay, dobra. dobrze, no to Paweł, powiedz mi dziś, teraz o kanale. W ogóle, jak u ciebie się ten pomysł wziął? Skąd? W sensie, wiesz co, on się wziął, to jeszcze jest stary temat Bez Endu, nie wiem, czy jeszcze kojarzysz, czy nie. Coś mi świta. Tak, no to mieliśmy ekipę właśnie Bez Endu, ona się nazywała, jeździliśmy. No i w sumie to się wzięło też z tego, że w zasadzie się zapominało, gdzie się jeździło. Wiesz, najpierw mieliśmy Picasso, jakieś tam, wiesz, zdjęcia, fotorelacje, no i potem pamiętam, kupiłem pierwszego Kontura, kamerę pierwszą sportową. No i powiem ci, potem to już tak w zasadzie szło. Tak jakoś się rozwijało i to był, a to się zaczęło w 13 roku, tak, 12-13 rok, kiedy zacząłem w ogóle kręcić, ale to były takie, wiesz, przytnij, potnij, wiesz, w ogóle dźwięk jakiś, wiesz, rozdzielczość niedopasowana do ekranu, takie, wiesz, totalnie, absolutnie, ale chciałem zawsze to robić dobrze, o, i, no i tak właśnie. No właśnie, bo to jest też ciekawy temat, że ty, tak patrząc holistycznie na YouTube polski, rowerowy, to tam, jeśli chodzi o montaż, o robienie ujęć i tak dalej, no to większość ludzi bierze GoPro, gada do kamery, pokręci się z klaty, pokręci się z głowy, co tam ciekawszy, może zrobią jakieś ujęcia z drona, ale nie ma tego, co u ciebie jest, czyli jakby cała historia, gdzie jest jakby pewna no, chronologiczność zdarzeń, jest sens gdzieś, wiesz, jest to sens, nie? Jest ten vlog, znaczy wiem, że tak, wiesz, ciężko siebie samego chwalić, ale staram się właśnie zrobić tak, żeby każdy vlog, co jest trudne, nie ukrywam, tym bardziej teraz coraz trudniejsze, jak tych vlogów jest coraz więcej. Tak. Najważniejsze to mieć pomysł na vloga. To nie jest, właśnie wiesz, no właśnie ostatni vlog, który zrobiliśmy o Górach Bialskich, montażowo jest super, ale właśnie jest taki na zasadzie jedziemy tu, zjeżdżamy tam. On był taki troszkę, no vlog ma, musi mieć, no trzeba mieć właśnie pomysł na tego vloga, właśnie żeby to nie było przytnij, potnij, albo wiesz, chest i jedziesz przez 40 minut i pierdzielisz, wiesz, nie wiem o czym, że jedziesz tu jest las, tu jest drzewo, a tam, wiesz, się tłukli, nie? A jak tyle. Powiedz mi, jak już jesteśmy przy tym pomyśle, to jak u ciebie się te pomysły rodzą? Czy to jest na zasadzie jadę tu i a to właśnie tego sobie... nikt nie wie, ja też do końca nie wiem, serio. Ja po prostu, wiesz, czasami, wiesz, jadę gdzieś, co jadę,
I tak sobie myślę, kurczę, to byłby fajny pomysł na vloga, nie? Na jakieś tam ujęcie i przeważnie powiem ci, od jednego ujęcia potem się, że tak powiem, to wszystko tak dobudowuje na zasadzie, wiesz, kuli śnieżnej i po prostu z tego potem wychodzi fajny vlog, nie? Okej, okay. No bo ty masz tak bardzo mocno rozwinięty warsztat ogólnie, jeśli chodzi o to ten montaż. Tak, ty masz jakąś przeszłość z tym związaną? Nie, absolutnie. Samouk? Samouk. Tak. Raz dałem, wydałem chyba parę stówek na takie pierwsze kroki, w ogóle jak montować ujęcia i tak dalej. Kupiłem sobie książkę i to w zasadzie było wszystko. A potem już YouTube, tutoriale i tak dalej, i tak dalej. Spinning, o, w zimę jak był spinning, no to wiesz, słuchawki i tutoriale na YouTubie gdzieś tam i wiesz, przejścia, montaż, właśnie jak montować, wiesz, żeby ta jakość grała i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo u ciebie jest bardzo dużo takich właśnie na wysokim poziomie właśnie przejść. Aczkolwiek, aczkolwiek jest to wszystko kręcone, to trzeba zaznaczyć, tylko i wyłącznie GoPro. Ja nie mam żadnego lustra, nie mam nic, to jest tylko GoPro i no Mavic Air. I to nic jest więcej. Ciekawe, że udaje ci się taką jakość wysoką uzyskać, praktycznie mając ze sobą takie... No słaby sprzęt. Że nie słaby, ale jakby taki dla, gdzie ludzie, wiesz, najczęściej używają tego do kręcenia filmów z wakacji. Tak. Oczywiście on jest profesjonalnie też używany, bo w sumie czysta to GoPro Max. To mam od miesiąca, tak. To teraz dopiero testuję, ale to traktuję jako drona, rzadko wyciągam, bo to, wiesz, niektórym się w głowie kręci i tak dalej, no aczkolwiek ja to traktuję jako... No jakbym stał w miejscu, to bym się cofał, tak? Jako rozwinięcie, wiesz, zawsze jak wrzuci się tak zwane te birole, wiesz, 2-3 na film, to one właśnie... Robią, w ogóle birole robią film, tak? Te drugie ujęcia, takie tła. Mhm. Nie, no to naprawdę robi. A tu robię, no i właśnie to jest w ogóle też, bo też dużo ludzi, znaczy nie dużo, to przesadzę jak dużo, ale kilka osób się mnie pytało, od czego zacząć, jaki sprzęt kupić i tak dalej. Wiesz, tam listy luster, czy brać Mavica Pro, czy Zoom, czy tak dalej. Wiesz, ja mam pierwsze kategoria i ja to liczyłem, jak kupuję sprzęt. Dla mnie na przykład w przypadku kamery, okej, no ma być, w zasadzie tu nie ma dużego pola manewru, bo się zamyka do GoPro. W tej chwili nie ma konkurencyjnej, przynajmniej moim zdaniem, kamery. Natomiast do drona dla mnie liczy się waga i szybkość uruchomienia tego drona. Bo wiesz, dla mnie ja lubię jeździć po górach. To vlog to jest, też to lubię robić, ale to jest, wiesz, to jest przylepione do tego tripa i mi to musi zająć mało miejsca, także wiesz, ja dosłownie liczę, ile mi to zajmuje wyciągnięcie, no i waga, nie? Okej, czyli dla ciebie to jest, żeby to było też takie kompaktowe, tak, dokładnie. A nie, bo jakbyś lustro musiał brać, to... Nie, to nie ma w ogóle, wiesz, to dociążasz tam o kilo plecak, z dronem tak samo, chciałem kupić Mavica R2, ale on ma radio dwa razy większe. Sterowanie, a mi, wiesz, ja nawet joysticków nie wyciągam, tylko latam na tych, tam na takich kulkach, wiesz, tam nie skręcam w ogóle tego radia, tylko większość ujęć jest zrobiona w ogóle tak, wiesz. A w ogóle poprzednie filmy, jeszcze sprzed roku, to też wiele osób w to nie wierzy, ja robiłem Sparkiem, a Spark to jest w ogóle taki, kurczę, wiesz, taki zabawkowy w ogóle prawie, że DJI, nie? Tak. Z dwuosiowym gimbalem i właśnie, wiesz, płynne ujęcia były. Aha. Mało osób w to wierzyło właśnie, że to w ogóle ze Sparka, nie? Myślało, że ich cyganie, że chce, wiesz, kogoś zbyć, nie? I latałem z telefonu, w ogóle nie miałem sterowania i z telefonu latałem. O, no to właśnie, to też jest, mówię, to musiałeś troszeczkę poświęcić na naukę tego latania. A wiesz co, chyba to mi się wydaje, że tak każdy albo to tak ma, albo nie ma, że umie takie rzeczy obsłużyć, albo nie ma. Tak mi się wydaje, że to bardziej od tego chodzi, tak wyczuć ten sprzęt. No, ale troszkę tam polatałem. No. Chciałem cię jeszcze tutaj zapytać o tą regularność, tak? Bo ty jakby wcześniej te vlogi były dość takie w odstępach czasowych, powiedzmy, dłuższych, nie? Tak. I ostatnio coś kliknęło i jakby one się bardzo często pojawiają. Ja miałem w ogóle plan taki, żeby dawać co tydzień, przy czym przy tej jakości vloga, znowu, żeby nie było, że się sam chwalę, ale przy tej jakości vloga, nie chcąc wypuścić gniota, nie jestem w stanie tego zrobić. Tydzień czasu nie jest dla mnie wystarczającym, wiesz, przy pracy zawodowej i tak dalej, nie jestem w stanie po prostu złożyć sensownego vloga. Teraz miał być z Beskidu Wysokiego vlog, nie ma szans. Właśnie, bo wiesz, no wolę pojechać na rower w Bieszczady gdzieś tam i wrzucę go dopiero za tydzień albo dwa, także... No niestety tej regularności, tak jak bym sobie życzył, nie będzie. Myślałem, żeby to tak, wiesz, zabić jakimiś takimi
nazwijmy to bzdurami, na zasadzie, wiesz, jakie opony do enduro i tak dalej, nie? Wiem, wiesz, tak, i wtedy masz takich vlogów. 200 komentarzy, niebo Maxis, niebo Schwalbe, niebo tam i tak dalej. Uwielbiam to pytanie, jak się ubrać na rower, chyba tak. Dokładnie. Też, to są też takie dla mnie... Ale outfita zrobiłem jednego zimowego. Jednego... Tak, taki specjalistyczny, tak, tylko tak, czasem mam wrażenie, jakby ludzie zapomnieli o tym, żeby jakąś taką swoją... Cokolwiek pomyśleć, nie? Pomyśleć, nie? Albo na przykład jeszcze jest jeden dobry vlog, jak przejechać 100 km na rowerze. O, to jest w ogóle też fajny temat, nie? No, w sumie tak. To jest... bardzo twórczy, bardzo nie? Bardzo twórczy. Jak przejechać Jak przejechać 100 km? No właśnie, tak się zastanawiam. Wiesz, no, nie wiem właśnie, jakby to, jak pomóc. Po prostu wsiąść i jechać. Od domu 50, kółko tak, i wrócić. No. Nie, masz rację. Także myślałem, żeby tym zabijać, ale stwierdziłem, że kurczę, no nie będę. Tak samo jak zrezygnował z testów rowerów, bo ja się na tym nie znam. Ja się, wiesz, znaczy nie, że się na tym znam się na rowerach i śmieję twierdzić, że się dobrze znam na rowerach, ale ludzie oczekują chyba testów od prosów. W sensie takim, wiesz, że ktoś tam, wiesz, jeździ w zawodach i tak dalej. Wiesz, ja tam ogarniam, ale chyba jakoś tak, poza tym to jest czas. O, to jest czas, robisz to za dziękuję, a ja, żeby sobie przejechać, nie potrzebuję tego. No właśnie teraz też cię zapytam o taki temat, który w Polsce jakby niezbyt dużo ludzi lubi, ale o kwestię monetyzacji tego. Wiesz co, nie ma, z tego nie ma pieniędzy. Okay. Z tego na chwilę obecną ja nie mam pieniędzy. To znaczy są, nie, z YouTube'a mam monetyzację, przy czym gdybym podchodził do tego pod kątem monetyzacji, to na pewno bym tego nie robił. Ja to robię, bo ja to lubię robić. A tak zauważyłem właśnie. To są grosze, to są, powiem ci, ja nie wiem, czy to w ogóle, nie wiem. Nie, to są grosze, to są naprawdę grosze. Okej, okay, czyli, no bo wiesz, myślę, że często ludzie jakby zaczynając swoją przygodę z YouTube'em, mają takie przeświadczenie, że no to jak już zaraz będzie Nie, właśnie wchodzą 10 tysięcy subskrypcji. Tak. Znaczy, wiesz co, w ogóle ludzie wchodzą właśnie od tej strony. Ja nie mówię, że to jest złe, bo okej, ktoś chce robić hajs, chce być vlogerem, wiesz, nie wiem, pranki, cokolwiek, okej. Nie wiem, wypić denaturat, wiesz, tak jak był poziomka i wiesz, 600 tysięcy subskrypcji tam w miesiąc, nie? Natomiast i po niektórych youtuberach rowerowych też to widać, że wchodzą chyba tak właśnie od tej strony tam, wiesz. Czyli skupiają się na hajsie. Na hajsie, aczkolwiek no, niech każdy robi co chce. Mi na tym nie zależy. Ja mam pracę, normalnie pracuję zawodowo na etacie, a to jest moje hobby, pasja. Swego czasu myślałem, żeby to była moja praca, ale stwierdziłem, że jak zajmę się tym zawodowo, to stanie się to moją robotą i będzie mnie to Okej. Okay. A miałeś, miałeś tam jakieś kilka współprac, tak? Gdzie to się opiera bardziej na barterze? Czy? Tak, Giant, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ta współpraca właśnie. Mam test tego gravela, tak? Także tu mi się to bardzo podoba i wiesz co, ale to jest też tak, że to nie jest... Bo te współprace w Polsce chyba w większości tak wyglądają. Nie chcę się tu wypowiadać ani rzucać, że tak powiem, wiesz, nazwami. Nie. Generalnie na tym poziomie po prostu się testuje rzeczy, które i tak byś kupił. Czyli na przykład, wiesz, Evoque, Trip Out Optics, nie wiem, Okoła z Limon Bike'a. Wiesz, to są rzeczy, które i tak byś miał, tylko po prostu, wiesz, no, wykonuje jakąś tam pracę, która pochłania energię, czas, pieniądze, więc... Wiesz, dlaczego nie mam mieć czegoś w zamian, tak? Ale to nie jest tak, że wiesz, ja po prostu, wiesz, przychodzę, pachnę i wiesz, i mam po prostu hajsy z tego. Także to po prostu masz, to się opiera na jakichś tam, wiesz, lepszych cenach i lepsze w zasadzie... Ceny, dobra zniżka, albo dostajesz po prostu paczkę. Dokładnie, dostajesz paczkę, tak jak wiesz, dostałem, no z Limon Bike to jest, bardzo sobie chwalę, tym bardziej, że wiesz, no właśnie, to jest taka czysta współpraca. Ja napisałem właśnie do chłopaków od nich, że no chcę takie koło, mam taki kanał, tak? Że mam problem z kołami, że mam dwa komplety kół zajechane i po prostu chcę sobie złożyć takie koła. No i czy byliby zainteresowani, wiesz, lokowaniem na łamach Endurofilm, no i przysłali bez problemu. I mam na test, na sezon koła. Także głównie to są profity, przynajmniej przy moim poziomie na chwilę obecną z tego wszystkiego, no. I nie chcę iść dalej. Powiem ci szczerze, nie chcę iść w jakieś koneksje sponsorowania, takiego lokowania, takiego, wiesz, jakiegoś, a w ogóle już testy płatne. Dla mnie to jest, to się w ogóle, niektórzy to robią, dla mnie jest to kolizja, tak? Ponieważ, no... No właśnie chciałem cię zapytać o to, bo jakby
nie miałem z tym do czynienia. Zwykle tam gdzieś tam się rower ewentualnie można było wyhaczyć, żeby je dostać na chwilę. Tak. Też pojeździć tydzień i koniec. To jest częsta praktyka? To jest w ogóle, miałeś takie przypadki, że ktoś tam ci oferował, żeby płatnie... Za hajs nie. Za pieniądze nie. Za pieniądze nie. Ja też nigdy nie prosiłem. To powoduje to, że ja jestem obiektywny, tak? Że mogę mówić, co chcę. Włącznie z tym, że ze specem. Rowery, które mamy, są tak samo, one są kupione, to nie są rowery, wiesz, dostane, kurczę, i tak dalej, to są manie rowery kupione. Jedyne, co miałem, na co byłem potem zły, dostałem Kenevo do finale na wyjazd, normalnie na cały tam 10 dni, czy tam 2 tygodnie. Litka też zresztą dostała drugiego speca, dostaliśmy 2 spece, no i wiesz, okazało się, to Kenevo porażka, na finale w ogóle się nie nadawało i tak dalej. No ale też to powiedziałem we vlogu, nie? Nikt mi za to tam, wiesz, no, nawet gdyby mi ktoś zapłacił, no to w sumie też bym nie powiedział, że jest fajne, no. Tylko że to jest w ogóle to jeszcze jedna kwestia, wiesz, jak ja miał wycenić takiego vloga, to nikt by mi tyle nie zapłacił, bo jak ja miał wycenić ilość godzin, które poświęcam, czas, no to nie wiem, czy tam, no słuchaj, film z wesela kosztuje 5000, no to tam nie wiem, czy ja bym się na pewno w takiej kwocie raczej nie zamknął, a wiesz, co mam robić, test za, nie wiem, za 500, znaczy dobra, nie, bo teraz będę mówić, że 500 gardzisz i tak dalej, nie, nie, 500 plusem nie, nie, bez sensu, dobra, nie idźmy ale, w to. Dobra, to idźmy w inną kwestię, twój czas, bo jednak poświęcasz swój osobisty czas na montaż, ile tego czasu musisz wygospodarować? Przeróżnie. Przeważnie jest to około tygodnia. Po pracy, siedzenia, tygodnia i to jak jest taki flow, wiesz, że to tak idzie. Ale ile po tej pracy siedzisz? Bo to jest, wiesz, w godzinach ile jesteś w stanie, nie wiem, tam przy komputerze musisz siedzieć, nie wiem, 2-3 godziny? Nie tak, wiem. To, bo więcej w ogóle nie jesteś w stanie po pracy, jak przychodzę z pracy, 2-3 godziny to jest wszystko, bo po prostu wiesz, to jest jednak... No praca umysłowa taka, wiesz, no tam wiesz, siedzisz, tak. Kopiujesz, tniesz, jakieś tam, wiesz, klatki i tak dalej. Poza tym, wiesz, masz gigabajty materiału do przeglądnięcia, nie? Gdzieś tam z każdego musisz coś wyciąć. Tak. Wiesz, czasem masz 5-minutowy, z którego wyciągniesz 2 sekundy, jakieś tam, wiesz, ktoś coś powie. Tak. Plus, wiesz, jak jeżdżę do pracy, wracam, no to no copyright music, nie? Przesłuchiwanie po prostu bibliotek muzyki bez praw autorskich, tak. I tak dalej. Także ja mam całą playlistę zrobione, wiesz, wolna, szybka, epic music, wiesz, super. No copyrights, nie? No, to sobie tam wisi, wiesz, i nagle, wiesz, na przykład mam teraz muzykę, którą, nie wiem, 2 lata temu gdzieś tam zapisałem, dopiero użyłem ostatnio we vlogu, nie? Bo mi pasowało. No, także to jest takie, to jest tak zwany lifestyle, o, tak bym to nazwał. No ale właściwie, wiesz, fajnie, że obalasz jakby ten mit, że to ten YouTube, to robienie, to nie jest takie niesamowite przychody, że to ci YouTuberzy... To... Znaczy są, tylko moim zdaniem, żeby na przykład, żebym... Był w stanie, żeby mi się to zwróciło, ja liczę, że to było około 100-120 tysięcy subskrypcji. Okay. Czyli praktycznie biorąc 40-krotność tego, co mam teraz, wtedy by mnie to, wydaje mi się, że mnie to jakoś tam satysfakcjonowało finansowo, nie? Jasne. Natomiast tak do, moim zdaniem, 50-60 tysięcy subskrypcji, to są takie jakieś tam... Wiesz. Ale wiesz, co jest takie troszeczkę smutne, jak ja na to patrzę, czy nie wiem, czy smutne, to po prostu tak jest, że często jest tak, że ktoś, kto zrobi vloga z kamerki GoPro, wiesz, pogada, tak. Ma więcej wyświetleń niż ty, tak. Który się naprawdę długo napracujesz na Tylko tym. Wiesz co, ja na tym właśnie też nie patrzę w ten sposób, bo często tam mam, zresztą jest miło z powodu tych komentarzy, bo fajnie, że to ludzie widzą, ale ja to lubię, bo ja to lubię robić i ja nie oczekuję, oczywiście bardzo łapki w górę, komentarze są fajnie, to jest taka woda na młyn, tak. Ale wiesz, ja to robię w ogóle, jak zacząłem kręcić te filmy, od tego się też to zaczęło. Ja zapominałem, gdzie ja jeździłem i wiesz, to jest raz pamiątka, a dwa lubiłem sobie, wiesz, wtedy jeszcze piłem piwo, więc sobie, wiesz, była zima, jesień, plucha, wiesz, siadałeś sobie, pyk, film z Sospel na przykład, nie, i po prostu, i dlatego też robiłem dobrze te filmy, żeby one właśnie oddawały to, co tam się działo, wiesz, żeby to było, miało ręce i nogi, nie. Okej, super. Myślę, że to jest właśnie cenne, że masz tak na tyle swobodę, że możesz sobie robić to tak, jak ty chcesz, po swojemu i... Nic nie muszę. I właśnie nic nie I tak jak właśnie na przykład teraz był vlog z Beskidu Wyspowego miał być i ja go nie muszę dawać, więc go nie dałem. Tam go za tydzień albo dwa. Dokładnie. I to jest fajne. Dokładnie. I, nie gonią mnie terminy. Tak, tak. I to jest właśnie super. Tak. Dobra. I teraz chciałbym cię jeszcze zapytać o twoje plany w ogóle, bo kiedyś byłeś mocno... Jakby często cię można było widzieć na zawodach.
No częściej, bo nie? Od jakiegoś czasu, nie, ja bym powiedział 2012, 13, tak. Albo 13, 14, już nie pamiętam Bieszczady, ale zawody to jest absolutnie nie jest moja bajka. Ja... I właśnie ostatnio gadaliśmy o tym i ty mi właśnie powiedziałeś, że nie. Wiesz co, mi się to tak to przełamało. Ostatnio nawet siedziałem, wiesz, piłem sobie kawę na Magórce Wilkowickiej i wiesz, przyjechały tam takie młode chłopaczki, na pewno przecinaki jakieś, wiesz, ale do dupy, Boryłowa, coś tam, wiesz, patrzą, wiesz, strawa, kurwa, 3 sekundy mniej, nie? Co myślę, ja pierdzielę, wiesz. Nie twój lifestyle. Nie, poza tym zawody, wiesz, to jest zawsze spina, to jest zawsze, jedziesz zawsze na 110, wiesz, jak jest normalna ścianka, na którą byś, nie wiem, zjechał, ale byś się nad nią, wiesz, troszkę poddelektował, no to tak. Na zawodach sru, nie? Tak. I to jest takie... Jest napinka. Trochę niszczenie sprzętu, nie? Bo ile się wywalisz, to podnosisz, nie patrzysz, jedziesz, nie? To jest nie, mnie irytuje ta napinka i to takie... dla mnie w zawodach się zatraca sens enduro. Dla mnie to zawody nie są enduro. Wiem, że sorry, że ci to mówię, nie, że bo jesteś organizatorem, ale dla mnie to jest to, co wracamy do samego początku. Dla mnie enduro to jest, wiesz, wytrzymałość sprzętu, kondycyjna, psychiczna, jak się, wiesz, nagle, wiesz, jesteś we mgle, ciemno, deszcz, nie wiesz, co zrobić. Dla mnie to jest taki, wiesz, kompleksowo bardziej. Czyli wolałbyś jakieś takie tematy zlotowe uczestniczyć, czy po prostu bardziej sam dla siebie jadę w góry i nic nie obchodzi? Wiesz, na zlotach też jest napinka. Ja powiem ci, ja wiem, że to ja wyjdę może na kosmitę, ale nie przepadam za takimi rzeczami, absolutnie. Pojadę, bo chętnie pojadę teraz na Joyride i tak dalej. A może do Dukli nie wiem, czy przyjadę, bo wyjedziemy tam gdzieś dalej, ale to o tym nie mogę teraz mówić. Jasne. Ale generalnie mnie takie spędy, zawsze jest napinka, zawsze wiesz, przyjadą, wiesz, sanciarze, speciarze, wiesz, i to zawsze jest takie, wiesz, a ten ma to, a patrz, a to, no, wiesz, o co chodzi. Wiem. I tak się traci właśnie ta jazda po górach, nie, w tym wszystkim. Wiem, to powiedz właśnie o tych planach takich na vlog. Czy masz jakieś w ogóle, czy po prostu chcesz to tak kontynuować w tej formie? Cały czas w tej formie, chciałem to zrobić w innej, tak jak właśnie ci mówiłem, że chciałem robić takie short vlogi na zasadzie, wiesz, jakie opony do enduro, ale... Bo to się dobrze klika, w sensie to takie jak ale właśnie, coś, ale to jest jak... Ale powiem ci, ja zauważyłem, w ogóle mi się, jak wrzuciłem, ja nie pamiętam, co to był za vlog, w ogóle na przykład o kołach jak wrzuciłem, ale to akurat chciałem, bo to są takie vlogi moim zdaniem sensowne, bo to jest, wiesz, ja z tymi kołami po raz pierwszy nie mam w ogóle problemu od początku, jak je mam, ale był jeszcze taki jeden vlog, ja już nie pamiętam, ale wleciała mi w ogóle klientela, mój vlog to jest w ogóle 80% mojego vloga, to jest facet 35-45 lat i nagle mi wrzuciło 20-25. I po prostu mi się taka hała porobiła pod tym vlogiem, że stwierdziłem, że ja nie chcę tego, ja nie chcę tego przesuwać w tą stronę. W ogóle takie bez sensu dyskusje jakieś, wiesz, na takim poziomie, nie, że na jakimś tam poziomie, ale po prostu bez sensu dyskusje, nie? Ja sobie chcę to trzymać w tych wideo. No właśnie, ale zahaczyłeś ciekawy temat, bo zjawisko w ogóle takiego, nie wiem, hejtowania, jakiegoś takiego krytykowania bez podstaw. Tak, masz, czuć jest, gdzieś, jest, na elektryki, to... głównie na elektryki. Cały czas jest hejt, że to są motorowery, po co ten prąd i tak dalej. Ale wiesz, to są ludzie, którzy nie mają pojęcia, jeżeli na elektrykach, o tym, z czym się to je, że można naprawdę, wiesz, bo to się bierze stąd, jak wiesz, jedziesz do Ustronia, Brenny, gdziekolwiek i widzisz, wiesz, jak ktoś jedzie przykurczone kolana, wiesz, napęd suchy, jedzie na elektryku, no i jedzie, no bo silnik wyciągnie, tak? Stąd się bierze takie, wydaje mi się, postrzeganie tych elektryków. No i z niewiedzy właśnie z tego, że komuś się wydaje, że naciskasz manetkę i jedziesz. Nie, tam dajesz swoje waty, dajesz wszystko, tylko że po prostu wyjeżdżasz wszystko, a nie, że coś tam podprowadzisz. Nie? Czyli mówisz, że raczej takiego hejtu jakiego, no bo w sumie do twojego montażu się doczepiście można. No do montażu jakości, raczej nie. Aczkolwiek tam parę, ktoś czas, jak ktoś coś napisze, to wiem, że się zna i tak ja się ugryzę w język, bo wiedziałem, że ktoś może to zauważy. Także mam czasem merytoryczne co do montażu. Natomiast tak mówię, jest tylko i wyłącznie elektryk. To ludzi boli, nie? Okej. No to jest tam tak. A, i gravele bolą też boli. Ktoś mi napisał, że w ogóle poszedłeś w las, elektryk i gravel, w ogóle wiesz, bo tu się wiesz, na gravele to szosowcy i tak dalej, tak, że to i tak. Tak, no golenie łydy i tak dalej, nie? Tak. No, ale to niestety nie uciekniemy od hejtu i on pewnie będzie. Jedyne co to... Trzeba sobie z nim jakoś w jakiś sposób radzić albo... No po prostu zostawiać albo przyznać rację. No przeważnie trzeba tym ludziom przyznać rację, no bo to jest, wiesz, no nie przekonasz. No tak, troszeczkę takie walka z wiatrakami. No. Jakieś plany wyjazdowe?
Tak, ale nie mogę o nich teraz jeszcze mówić. Powiem ci potem. Natomiast tak jak powiedziałem na samym początku, moje marzenie to jest Szkocja. A masz już jakby jakiś taki... Mam na razie na tablicy napisane Szkocja. Okay. W domu. Okay. Nie, no ja też się jaram mega Szkocją i... Tylko jest problem z elektrykiem, bo nie możesz z baterią lecieć samolotem. O, czy musiałbyś wysłać baterię? No właśnie tak, tylko wiesz, właśnie dlatego mam Szkocję i już pomysły, wiesz, okay. Trzeba już powoli nakreślić, a to przyszły rok raczej. Okej, no to dobra, to mam nadzieję, że się uda trip do Szkocji i że będzie on też sfilmowany i opublikowany na kanale. Do którego oczywiście zachęcamy, żebyście odwiedzili, podlinkujemy też pod spodem. I na sam koniec, jakbyś mógł taką jedną radę dać ludziom, którzy powiedzmy natknęli się na ten materiał i chcieliby zacząć na rower, wsiąść, jechać w góry właśnie w twoim stylu. Aha. Jakaś taka jedna po prostu rada. To jest jedno słowo i to jest moim zdaniem, ja to często pod vlogami też daję, to jest eksplorować, nie bać się eksplorować, nie bać się pojechać, nawet jak jest szlak słaby się okaże, może wam się potem przydać do czegoś innego, możecie go wykorzystać do czegoś innego, ale generalnie wsadzić tyłek na rower i po prostu jechać. Plecak, przygotować się, jeździć pomału, jak nie macie doświadczenia, jeździć pomału, potem coraz dalej i wtedy to będzie takie no, pełne enduro. Ognisko w lesie, kiełbasa na dzikim w lesie gdzieś tam, to są takie rzeczy, które się potem pamięta, gdzieś tam w deszczu jazda, no to są piękne rzeczy. Tak, właśnie takie klimaty, kiedy fajnie się to wspomina już przy piwie i potem, w ognisku, dokładnie. Ale niekoniecznie jak się jest w tym. Ale potem masz się taką satysfakcję z tego, tak, że byłem, dałem rady, przejechałem i tak dalej. Nie? Dlatego też właśnie bardzo w tym roku w sumie zajaram się małym szlakiem beskidzkim. To jest był jeden z lepszych tripów w ogóle moich, tam 5 dni łącznie jechałem. Właśnie etapówki, dlatego teraz też jedziemy w Bieszczady, też etapówki. I nawet staramy się robić teraz, jak byliśmy w Beskidzie Wysokim, Żywieckim, no to tam jak zwał, tak zwał. Po pracy po prostu. Wyjeżdżamy szybko 20 km, ale już śpisz w górach. Budzisz się w górach i już jedziesz na drugi dzień, to daje taką pełnię, wiesz, nie interesujesz się jakimiś tam bzdurami, wiesz, że ktoś ci tam zadzwoni, sąsiad ci za ścianą czy coś tam. Nie? Jasne. Super. Nie ma takich... No to fajnie, to dzięki Paweł za tę chyba godzinę wyszło z tego wszystkiego. Chyba tak. Fajnie się gadało i mam nadzieję do zobaczenia na trasie. Jasne, na pewno. I trzymajcie się, pozdrawiamy. Do następnego, cześć. Do następnego, cześć.